Cześć, witam i zapraszam na kolejny odcinek Historii na Szybko. Dziś między innymi o zmieniających się sojuszach Polski, krucjacie antyhusyckiej, czy też o pewnej ciekawej propozycji, jaką otrzymał Władysław Jagiełło. We wrześniu 1419 roku doszło w Nowym Sączu do kolejnego spotkania Władysława Jagiełły z Zygmuntem Luksemburczykiem. Król niemiecko-węgierski poprosił tam o przesunięcie terminu wydania wyroku w sporze polsko-krzyżackim do 6 stycznia 1420 roku, podczas Sejmu Rzeszy, który miał zebrać się we Wrocławiu. Argumentował on, iż był zajęty wojną z Wenecją, najazdami tureckimi na Węgry oraz problemem husytów w Czechach. Stąd też sprawa ta musiała poczekać. Władysław Jagiełło był poirytowany kolejnym opóźnieniem, jednak wyraził zgodę. Liczył wciąż na przychylny dla siebie wyrok Zygmunta, który mógł m.in. chcieć pomocy polsko-litewskiej przeciwko Turkom. Przystał więc na późniejsze wydanie wyroku, jednak warunkiem miało być natychmiastowe rozpoczęcie procesu nawet bez obecności strony krzyżackiej. Ponadto strona polska przekazała mu dokumenty poprzednich królów i książąt, które dowodziły praw korony do ziemi chełmińskiej, michałowskiej i Pomorza Gdańskiego, powołując się przy tym także na wyrok sądu papieskiego z 1339 roku, który to potwierdzał te żądania. W grudniu 1419 roku, po powrocie z wyprawy przeciwko Turkom, Zygmunt Luksemburski spotkał się w Brnie z przedstawicielami utrakwistów, którzy, przypomnijmy, zaprosili go na czeski tron po śmierci Wacława IV. Załagodzili oni nieco swe warunki, wciąż jednak wymagali od przyszłego króla swobody religijnej, czy też preferencyjnego traktowania ludności czeskiej względem niemieckiej. Król niemiecko-węgierski przyjął ich chłodno i wyniośle oraz odrzucił wszystkie ich warunki, żądając całkowitego podporządkowania się jego władzy. Oznaczało to, iż pojednawczy kurs obrany przez utrakwistów zawiódł i wybuch wojny był tylko kwestią czasu. 5 stycznia 1420 roku Zygmunt Luksemburski przybył na zebrany we Wrocławiu Sejm Rzeszy. Dwa lata wcześniej doszło tam do krwawych zamieszek pomiędzy biedną i bogatą warstwą mieszczan, w wyniku których złożone z tych drugich władze miasta zostały zlikwidowane poprzez wyrzucenie ich przez okno ratusza. Bunt został szybko stłumiony, zaś jego przywódcy czekali teraz na osąd króla. Zygmunt nakazał publiczne ścięcie 30 z nich oraz wygnanie wielu innych. Wobec podobieństwa defenestracji wrocławskiej do podobnego wydarzenia w Pradze, był to kolejny sygnał, iż zamierzał on się rozprawić z husytami bez litości czy kompromisów. Na Sejm Rzeszy we Wrocławiu przybyła także polska delegacja, oczekująca ogłoszenia opóźnionego wyroku w konflikcie polsko-krzyżackim. Była ona liczna i przybyła w towarzystwie zbrojnej eskorty. W jej skład weszło wielu czołowych dostojników i dyplomatów, przewodził jej zaś arcybiskup Mikołaj Trąba. Zygmunt Luksemburski wobec nadchodzącego niechybnie konfliktu z husytami potrzebował wsparcia zebranych we Wrocławiu niemieckich książąt. Ich nastroje były jednoznaczne. Byli oni zdecydowanymi stronnikami zakonu krzyżackiego, który od pokoleń wspierali nadaniami, pieniędzmi czy osobistymi wyprawami. Bracia zakonni zaś byli przeważnie rekrutowani spośród młodszych synów niemieckich możnych. Zygmunt dobrze odczytał ich nastroje, zaś bardziej niż pomocy Polaków przeciwko Turkom, potrzebował pomocy Niemców przeciwko husytom. Wobec tego ogłoszony przez niego 6 stycznia wyrok był korzystny dla zakonu. Poparł on niemal wszystkie jego postulaty. Podtrzymywał postanowienia pokoju toruńskiego, a więc obecny na tamtą chwilę stan granic. Żmudzi Sudowia miały pozostać przy Litwie tylko do śmierci Witolda i Jagiełły, zaś obiecane przez niego wcześniej Polsce Murzynno, Orłowo i Nowa Wieś miały jednak pozostać przy zakonie. Jedynym malutkim ustępstwem wobec Jagiełły miało być zapłacenie przez zakon odszkodowania za odbudowę zamków w Złotorii oraz zburzenie warownego młyna w Lubiczu w zamian za zwrot krzyżakom zamku w Jasińcu na Pomorzu. Wyrok ten wywołał wśród polskiej delegacji szok i oburzenie. Król niemiecki usiłował załagodzić ich nastroje, tłumacząc się presją ze strony niemieckich książąt i legatów papieskich, jednak Polacy nie przyjęli ani tych wyjaśnień, ani wyroku.
opuszczając Wrocław. Czas teraz na wiadomość od powracającego sponsora dzisiejszego odcinka, War Thunder. Jest to najbardziej złożona gra wojenna, w której sterujemy pojazdami, dostępna zarówno na peceta, jak i konsole. Do wyboru mamy ponad 2,5 tysiąca czołgów, samolotów, helikopterów i okrętów 10 głównych nacji, poczynając od okresu międzywojennego aż do czasów współczesnych. Idealny tytuł dla fanów historii wojskowości. Największą imersję zapewnia tryb symulacyjny, jednak dla chcących lżejszej rozrywki istnieją także dwa inne tryby. Tryb Arcade będzie idealny dla nowicjuszy, bowiem wiele elementów rozgrywki jest uproszczonych, co obniża barierę wejścia. Z kolei tryb realistyczny jest gdzieś pomiędzy symulacją a trybem Arcade, zapewniając balans między imersją a szybką akcją. Jest to więc wielki plus tego tytułu. Każdy od nowicjusza do fana symulatorów znajdzie tu swoją niszę. Zagrać możecie za darmo na PC-cie, Xboxie i PlayStation. Używając mojego linka w opisie filmu i przypiętym komentarzu poniżej, nowi gracze oraz powracający po 6 miesiącach otrzymają pojazdy oraz 7 dni konta premium, 100 tysięcy srebrnych lwów czy unikalną dekorację Orzeł Męstwa. Oferta jest limitowana czasowo, więc radzę się pospieszyć. Wieści o wyroku dotarły do Władysława Jegieły i Witolda 6 dni później, gdy ci przebywali w Daugach na Litwie. Byli tymi doniesieniami zaskoczeni i rozgniewani. Polsko-litewska polityka zagraniczna opierała się w dużej mierze na sojuszu z Luksemburczykiem, jednak kolejne rozczarowanie pokazywało, iż mógł to być kierunek zły. Król wysłał do Wrocławia emisariusza, którym był Zbigniew Oleśnicki. Ten sam, który, przypomnijmy, podczas bitwy pod Grunwaldem uratował Jegiełę. Miał on pewne doświadczenie dyplomatyczne, bowiem wcześniej brał udział w misjach właśnie między innymi do króla niemiecko-węgierskiego. Dotarł on do Wrocławia 30 stycznia, wygłaszając podczas trwającego wciąż Sejmu Rzeszy skierowaną do Zygmunta Luksemburczyka mowę. W stanowczych słowach oskarżył go o zdradę sojuszu z Władysławem Jegiełą oraz odrzucał jego wyrok. Według Długosza miał powiedzieć między innymi, iż cytuję: Pan mój najjaśniejszy król Władysław nie zniesie wyrządzonej sobie krzywdy tak ciężkiej i już obecnie zbroi się i zbiera siły do jej odparcia i zgładzenia. Polska odrzucała więc wyrok, zaś król zastrzegł sobie prawo do ponowienia wojny z zakonem. W lutym 1420 roku Zygmunt Luksemburczyk wysłał Jegiele list, w którym tłumaczył się ze swojej decyzji. Wobec groźby dyplomatycznej izolacji polski król warunkowo zgodził się jednak koniec końców wyrok ten przyjąć, zwracając zakonowi zajęty w czasie wojny głodowej zamek w Jasińcu. Rezygnował także z żądań o natychmiastowe przekazanie ziemi chełmińskiej i Pomorza Gdańskiego, jednak warunkiem przyjęcia tego wyroku miało być zwrócenie Polsce Santoka i Drezdenka w Nowej Marchii. Mimo tak olbrzymiego ustępstwa Luksemburczyk nie poszedł jednak na kompromis, odrzucając także i ten warunek. Wobec kolejnego rozczarowania Władysław Jegiełło postanowił podważyć jego wyrok, odwołując się u papieża. Mimo sztywnej postawy Zygmunta Luksemburczyka, we Wrocławiu przebywali także emisariusze husytów, czego jednak mieli wkrótce pożałować. Z rozkazu króla zostali aresztowani i zmuszeni do wyrzeczenia się husytyzmu pod groźbą śmierci. Wysłannik z Uniwersytetu Praskiego, Mikołaj Zrechowic, podporządkował się nakazowi, jednak jego kompan, mieszczanin Jan Krasa, nie. 15 marca 1420 roku Zygmunt Luksemburczyk nakazał przyciągnąć go końmi po ulicach miasta, a następnie spalić na stosie. Był to więc jednoznaczny sygnał do wojny z husytami. Dwa dni później został on sformalizowany, kiedy to goszczący we Wrocławiu legat papieski ogłosił bulle Omnium Plasmatoris Domini, w której papież wzywał króla i książąt niemieckich do krucjaty przeciwko wiklefistom, husytom i innym heretykom. Zanim wyprawa ruszyła, w Czechach narastały walki pomiędzy husytami a katolikami. 25 marca niewielki, bo liczący około 400 ludzi oddział piechoty Jana Żiżki został po raz kolejny zaatakowany przez przeważające liczebnie siły katolików, złożone głównie z ciężkozbrojnej jazdy. Husycki dowódca umiejętnie wykorzystał do obrony podmokły teren oraz wozy.
Podobnie jak pod Nekmierzem, zapewniły one piechocie osłonę, zza której razili nadciągających rycerzy bronią strzelecką. W bitwie pod Sudomierzem obydwie strony poniosły spore straty, jednak zwycięstwo osiągnął Žižka. Idąc za ciosem w kwietniu 1420 roku, taboryci zdobyli wiele miast i zamków na terenie południowych Czech, wypierając stamtąd katolików. Zdobyli przy tym sporo koni i uzbrojenia, potrzebnego do odparcia nadciągających krzyżowców Luksemburczyka. Wobec nadchodzącej niechybnie krucjaty przeciwko husytom, utrakwiści i taboryci postanowili załagodzić dzielące ich różnice i stworzyć zjednoczony front. 3 kwietnia 1420 roku uchwalili oni tzw. cztery artykuły praskie. Zakładały one swobodę głoszenia religii chrześcijańskiej, udzielanie komunii pod dwiema postaciami, konfiskatę majątków kościelnych oraz karanie za ciężkie grzechy przez sądownictwo świeckie i to bez względu na stan społeczny. Porozumienie to z racji sporych różnic dzielących utrakwickich szlachciców i mieszczan od taboryckich radykałów było jednak chwiejne. 20 kwietnia husyci otwarcie ogłosili także zerwanie zaproszenia Zygmunta Luksemburczyka na czeski tron. Według Jana Długosza wkrótce potem, pod koniec kwietnia, wysłali oni posłów do Polski. Będąc świadkami konfliktu pomiędzy Luksemburczykiem a Jagiełłą podczas Sejmu Rzeszy we Wrocławiu, pojawił się bowiem pomysł zaoferowania korony czeskiej właśnie królowi Polski. Na tym etapie była to jedynie nieformalna, luźna tylko propozycja i sondowali oni jego reakcję. Podczas spotkania, do którego doszło w mieście Kowale, Jagiełło miał być tą ofertą zaskoczony i nie udzielił definitywnej odpowiedzi. Pod koniec kwietnia 1420 roku ruszyła wymierzona w husytów krucjata. Jej siły pod przywództwem Zygmunta Luksemburczyka złożone były głównie z posiłków przysłanych przez książąt niemieckich oraz Węgrów. Byli tam także wrogo nastawieni wobec husytów rycerze z Czech oraz Moraw. Te drugie były całkowicie wobec niego lojalne. Trafili tam także rycerze z innych części Europy, w tym nieco Polaków. Wielka armia wkroczyła do Czech, nie napotykając na duży opór. Bez walki zdobyto na przykład Hradec Kralowe czy Kutną Chorę. Krzyżowcy wykazywali się wielkim okrucieństwem wobec husytów, mordując ich i paląc ich na stosach. Wkrótce też przestali rozróżniać czeskich katolików od husytów, krwawo rozprawiając się z każdym, kto mówił ich językiem. Bastionem husytów była południowa część kraju, opanowana przez taborytów, oraz Praga. Mieszkańcy stolicy, w większości umiarkowani utrakwiści, byli przerażeni ewentualnością oblężenia i związanymi z nimi zniszczeniami i mordami, wobec czego raz jeszcze wysłali do króla niemieckiego posłów. Mimo załagodzenia stanowiska, Zygmunt Luksemburczyk nie zamierzał jednak iść na kompromis. 30 czerwca wielka, bo licząca kilkadziesiąt tysięcy ludzi armia podeszła pod Pragę. Ponieważ król niemiecko-węgierski się nie spieszył, miasto miało czas na przygotowania do obrony. Na początku lipca Zygmunt wysłał także list do Władysława Jagiełły, w którym prosił o wsparcie krucjaty i przysłanie polskich posiłków. Jeszcze w 1419 roku podjęto rozmowy co do zaręczyn jedynej córki Władysława Jagiełły, 11-letniej Jadwigi z 14-letnim Bogusławem IX. Młodzieniec ten stał się księciem stargardzko-słupskim po śmierci ojca i imiennika w roku poprzednim. Był to element szerszego sojuszu Polski z Erykiem Pomorskim, który to przygotowywał młodego krewniaka Gryfite do potencjalnego przejęcia tronu w Unii Kalmarskiej. Teoretycznie więc, gdyby zarówno Eryk Pomorski, jak i Jagiełło nie spłodzili synów, młody Bogusław mógłby stać się królem Danii, Szwecji, Norwegii i Polski. W 1420 roku plany te jednak zerwano wobec osłabienia sojuszu Eryka z Polską. Król ten bowiem z powodu interesów w Holsztynie poszedł na układ z Zygmuntem Luksemburczykiem. Znów szukano więc narzeczonego dla Jadwigi oraz potencjalnego sojusznika dla Polski. Pojawił się pomysł wydania jej za 6-letniego syna elektora Brandenburgii, Fryderyka Hohenzollerna, także o imieniu Fryderyk.
Przypomnijmy, że elektor ten otrzymał Brandenburgię od Zygmunta Luksemburczyka w zamian za pomoc, której udzielił mu w zdobyciu tytułu króla Niemiec. Układem takim Władysław Jagiełło mógłby więc odebrać rywalowi ważnego stronnika. W czerwcu 1420 roku król wysłał także do Włoch emisariusza, pewnego Włocha na jego usługach imieniem Jakub Sparavesino. Odwiedził on miasta północnej Italii, być może badając możliwość sojuszu przeciwko Luksemburczykowi. Udał się także do papieża, przekazując Marcinowi V listy i przygotowując właściwą misję dyplomatyczną z Polski, która miała tam się pojawić później. Ojciec Święty, który nie przepadał za Luksemburczykiem, przyjął go dobrze i zapewnił o życzliwości i łasce dla polskiego króla. Dwudziestego piątego lipca 1420 roku doszło w Łęczycy do zjazdu polskiej szlachty. Wobec zmieniającej się sytuacji, wśród możnych oraz urzędników kształtowały się dwie frakcje, które różnił głównie stosunek wobec Zygmunta Luksemburczyka. Dotychczasowy kurs polityki zagranicznej reprezentowany głównie przez kanclerza Wojciecha Jastrzębca został zakwestionowany, zwłaszcza po skandalicznym w oczach wielu wyroku we Wrocławiu. Stronnictwo antyluksemburskie składało się głównie ze szlachty wielkopolskiej, reprezentowanej przez Piotra i Jana Szafrańców. Chciało ono zerwania sojuszu z Luksemburczykiem oraz potencjalnego zacieśnienia stosunków z czeskimi husytami, jednak przy utrzymaniu poprawnych relacji z papieżem. Kanclerz Wojciech Jastrzębiec, a także marszałek Zbigniew Zbrzezia i Jan Stuliszkowa zostali przez nich oskarżeni o błędy w prowadzonej polityce. Odbył się nad nimi sąd, zostali uniewinnieni, jednak pozycja frakcji proluksemburskiej osłabła. Zebrana w Łęczycy szlachta zdecydowała o zerwaniu sojuszu, odwołaniu się u papieża oraz szukaniu nowych sojuszników. Wobec perspektywy ponowienia wojny z zakonem, możni postanowili także upewnić się o sile i trwałości sojuszu z Litwą. Sprawą nierozwiązaną była kwestia Świdrygieły. Zdecydowano o tym, by poprosić Witolda, by ten przebaczył bratu Jagiełły i w tym też celu wyprawiono do Litwy posłów, którzy mieli w imieniu polskiej szlachty za niego poręczyć. 10 sierpnia po spotkaniu Świdrygieły i posłów z Witoldem zdołali oni go przekonać, co jednak wymagało poręczenia i gwarancji, iż ten będzie wobec niego wierny. Świdrygieło otrzymał wtedy w zarząd Czernichów, Trubczewsk, Brańsk i Nowogród Siewierski. Czternastego lipca 1420 roku oblegająca Pragę armia doznała porażki w bitwie o Witkową Górę. Była to jedynie mała potyczka, w której zwycięskimi husytami raz jeszcze dowodził Jan Żiszka, jednak miała ona spore znaczenie symboliczne dla ich morale, stając się symbolem ich oporu i determinacji. Na tym etapie Zygmunt Luksemburski kontrolował dwa praskie zamki w Hradczanach i Wyszehradzie. Nie kontrolował jednak samego miasta. Podbudowani tym Prażanie mieli wkrótce potem raz jeszcze wysłać do Polski posłów, aby znów zasygnalizować Władysławowi Jagielle propozycję objęcia czeskiego tronu. Spotkali się oni z królem w sierpniu. Tymczasem zniecierpliwiony Zygmunt Luksemburczyk zdecydował się pomimo niezdobycia Pragi koronować się na króla Czech. Dokonał tego arcybiskup praski, koronując go 28 lipca na zamku w Hradczanach. Oczywiście faktu tego nie uznali husyci, którzy wciąż bronili się w stolicy. Pod koniec sierpnia 1420 roku do Rzymu przybył jako emisariusz Piotr Wodkowic, rektor Akademii Krakowskiej, teolog i prawnik. Przypomnijmy, że występował on m.in. na Soborze w Konstancji, broniąc tam polskich interesów. Jego misja u papieża także przyniosła zadowalający rezultat. Marcin V wydał wkrótce potem dwie bulle. W pierwszej przedłużał rozejm pomiędzy Polską a zakonem do sierpnia 1421 roku. W drugiej zaś anulował wyrok wrocławski Zygmunta Luksemburczyka, informując władze krzyżackie o konieczności ponowienia procesu. Proces ten miał być jednak tym razem nadzorowany przez władze kościelne, zaś papież chciał doprowadzić do pokojowego rozwiązania sporu. Sądzić jednak można, iż chciał on, aby zakon poszedł na pewne ustępstwa terytorialne.
Wywołało to protest zarówno Michaela Kiszmajstera, jak i Zygmunta Luksemburczyka, czy też niemieckich książąt. Marcin V nie zmienił jednak zdania. Nieco później, we wrześniu 1420 roku, na zamku w Wielonie, doszło do spotkania Witolda z mistrzem inflanckim oraz wielkim mistrzem. Postanowili oni także przedłużyć rozejm pomiędzy Litwą a zakonem do lipca roku kolejnego. Pierwszego listopada 1420 roku husyci dokonali wypadu za miasto, rozpoczynając oblężenie zamku w Wyszehradzie. Z odsieczą przybył Zygmunt Luksemburski, którego wojska zostały jednak pokonane w bitwie. Wkrótce potem padł także i zamek. Kolejny sukces jeszcze bardziej podbudował nastroje wśród husytów. 14 listopada doszło do wielkiego spotkania całej społeczności Pragi oraz utrakwistów i taborytów. Podczas niego postanowiono oficjalnie zaprosić Władysława Jagiełłę na czeski tron. Nie była więc to już tylko tajna misja, lecz otwarta propozycja. Dowiedział się także o tym oczywiście Zygmunt Luksemburski, którego musiało to straszliwie frustrować. Raz jeszcze wysłał do Krakowa listy, prosząc o dołączenie Polski do krucjaty. Oczywiście wiedział on, że nie uzyska pozytywnej odpowiedzi, jednak mógł to wykorzystać propagandowo, malując w Europie obraz Jagiełły jako przyjaciela heretyków. Propagandę tą szerzył nie tylko w Niemczech czy na Węgrzech, ale apelował nawet do samej polskiej szlachty, by ta powstrzymała króla. Niemniej w lutym 1421 roku, po wielomiesięcznym oblężeniu Pragi i kilku zbrojnych porażkach, Zygmunt Luksemburski wycofał się ze swą armią krzyżowców, najpierw na Morawy, potem zaś na Węgry. Pierwsza krucjata antyhusycka dobiegła więc końca, zaś w tym samym czasie do Krakowa zmierzało oficjalne czeskie poselstwo. Raz jeszcze podziękowania dla sponsora dzisiejszego odcinka, War Thunder. Przypominam, że zagrać możecie za darmo na PC-cie, Xboxie i PlayStation, używając mojego linka w opisie filmu i przypiętym komentarzu poniżej. Robiąc to, nowi gracze oraz powracający po 6 miesiącach otrzymają na wszystkich platformach wielką paczkę bonusów, m.in. z pojazdami czy kontem premium. Oferta jest czasowo limitowana, więc radzę ją szybko sprawdzić. Okej, to tyle na dziś. Wielkie dzięki za uwagę. Podziękowania także oczywiście dla patronów kanału na Patreonie. I wszystkim Wam życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku.